Będą posłowie Sławomir Kopyciński, Tomasz Makowski i Roman Kotliński z ruchu Palikota. Pytanie dotyczy wysokości odliczeń podatkowych w związku z darowiznami na rzecz kościołów i kościelnych osób prawnych dokonywanych na podstawie artykułu 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz artykułu 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pytanie kierowane jest do ministra finansów. Odpowiedzi udzielać będzie obecny już pan minister Maciej Grabowski, którego witam. A teraz w imieniu pytających pan poseł Roman Kotliński. Bardzo proszę. Dziękuję panie marszałku. Panie marszałku, panie ministrze. Składam zapytanie w sprawie odliczeń, wysokości odliczeń podatkowych w związku z darowiznami na rzecz Kościoła katolickiego i kościelnych osób prawnych. W ostatnich miesiącach, niemalże roku, opinia publiczna była informowana o negocjacjach strony rządowej i episkopatu w sprawie wysokości procentowej tych odliczeń. Zastanawialiśmy się, czy ma być to 0,5%, czy 0,3%. Jak gdyby wszyscy zapomnieli, może nie wszyscy, ale opinia publiczna w każdym razie nie była poinformowana, że od 1991 roku istnieją inne formy zwolnień podatkowych. I tak artykuł 26 ust. 1 pkt 9 z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwia podatnikom przy ustalaniu podstawy opodatkowania odjęcie od dochodu kwoty darowizn dokonanych na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny nie większej niż 6% dochodu. Natomiast artykuł 18 punkt 7 ustawy z 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwia 10% odliczenie darowizny. Natomiast ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła katolickiego umożliwia odliczenie całościowe darowizny przeznaczonej na działalność kościelną, charytatywno-opiekuńczą, czyli dokładnie każda kwota darowizny, nieważne w jakim wymiarze, jest odliczona od podatku. Innymi słowy, cały podatek mógłby być odliczony. Moje pytanie, jaka jest wysokość darowizny, tych wszystkich darowizn w trzech wymienionych przypadkach? Jakie to były kwoty, poczynając od 2008 roku do chwili obecnej? Z moich danych wynika, że są to kwoty kilkaset milionów złotych rocznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję posłowi Kotlińskiemu. No i teraz już pan minister Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle. Słusznie pan wymienił te trzy tytuły odliczeń, którym podlegają darowizny. I tak w podatku dochodowym od osób fizycznych to jest, tak jak pan zauważył, w artykule 26 ust. 1 pkt 9 mówi o tych odliczeniach limitowanych do 6%, przy czym w tym przepisie się mówi o trzech tytułach. Również tam są wymienione cele ustawy o działalności pożytku publicznego, kultu religijnego, o którym rozumiem, do którego dotyczy to pytanie, i krwiodawstwa. I teraz, jeśli chodzi o ten tytuł, my niestety nie jesteśmy w stanie wydzielić tej jednej pozycji z tych trzech. Przypuszczam, że ona jest znacząca. Tak? I teraz na te trzy pozycje odliczono w roku 2011, znaczy w zeznaniach za 2011, czyli w roku 2012 w zeznaniach, 195 milionów 800 tysięcy złotych, co wpłynęło na obniżenie podatku, no bo to się odlicza od podstawy opodatkowania. Obniżenie podatku wyniosło 49,1 miliona złotych. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych,
Tamten limit jest 10%. Tutaj już możemy podać kwotę dokładną, czyli te darowizny odliczone od dochodu na cele kultury religijnego w zeznaniach za rok 2011 to wyniosło 28,2 miliona złotych, co wpłynęło na obniżenie podatku w kwocie 5,4 miliona złotych. No i wreszcie ta trzecia nielimitowana, ten trzeci przypadek, gdzie tej, tak jak pan poseł zauważył, która wynika z tej ustawy z 1989 roku o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Więc tutaj znowu trzeba to podzielić na dwa tytuły, w tym sensie, że jedno odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych. W zeznaniach za rok 2011 to wyniosło 81 milionów złotych, co wpłynęło na obniżenie podatku w kwocie 18,6 miliona złotych. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011, to są te ostatnie dane, to było 3,9 miliona, co wpłynęło na obniżenie podatku w kwocie 700 tysięcy złotych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, panie ministrze. Ja bym prosił pana ministra jeszcze, żeby pan pozostał. Tak, tak, ma pan prawo do pytania dodatkowego, więc proszę z tego skorzystać, panie pośle. Panie ministrze, ja przede wszystkim proszę o odpowiedź na piśmie. Bardzo proszę. Natomiast pytanie jest, nasuwa się oczywiste, czy w związku z wejściem w życie, czy kiedy wejdzie w życie ten odpis 0,5%, czy rząd bierze pod uwagę likwidację tych możliwości ulg podatkowych. Ja złożyłem w tej sprawie projekt nowej ustawy i wystarczy sięgnąć do tego projektu. No, w dobie kryzysu, kiedy oszczędzamy na najbiedniejszych nawet takie odpisy podatkowe, które często łączą się z nadużyciami również, to jest tajemnicą Poliszynela, ale tak jest, no, wystarczy mieć znajomego proboszcza lub biskupa i sobie pokątnie takie zaświadczenie o przekazanej darowiźnie po prostu załatwić. Czy rząd bierze pod uwagę rezygnację z tych ulg? Dziękuję. Dziękuję i ponownie, jeśli można, pana ministra Grabowskiego prosić o odpowiedź uzupełniającą. I jednocześnie, panie ministrze, czy byłby pan w stanie spełnić prośbę, jak to się często dzieje, udzielić odpowiedzi również na piśmie? Panie marszałku, oczywiście prześlemy panu posłowi taką odpowiedź. Panie pośle, może zacznę od tego, jak sądzę, być może najdalej idącego uprawnienia, czy też przepisu, który wskazuje na nielimitowaną możliwość odliczenia, prawda? Czyli ten trzeci tytuł, o którym ja mówiłem w swoim poprzednim wystąpieniu. No tutaj sytuacja jest taka, że możliwości, może najpierw jeszcze jak to funkcjonuje, bo to nie jest całkiem tak, że to jest poza wszelką kontrolą, bo sama ta ustawa mówi, że kościelna osoba prawna przedstawia darczyńcy pokwitowanie odbioru, a w ciągu 2 lat od dnia przekazania darowizny sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tą działalność, czyli na działalność charytatywną. To jest jedna strona. Natomiast druga strona, istotniejsza w sensie prawnym, jest taka, że żeby zmienić tą ustawę, no potrzeba dwóch stron, tak? Potrzeba negocjacji rządu z przedstawicielami poszczególnych kościołów. I także to wynika wprost z artykułu 25 Konstytucji. Przepraszam, tak, Konstytucji, która mówi o tej sprawie. Natomiast co do prac dotyczących odliczenia czy możliwości odliczenia części podatku na kościelne osoby prawne, jak rozumiem, no to z tego co wiem, to takie negocjacje i takie rozmowy się toczą. Natomiast nie ma żadnego ani
planie legislacyjnym rządu, ani w innym znanym mi jakimś programie rządu konkretnych planów, żeby, czy projektów, czy założeń projektów zmiany ustaw, które by pozwalały na tą czynność. Także w tej chwili wydaje mi się, że tyle mogę panu posłowi udzielić informacji, no bo po prostu jest na to za wcześnie. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi Grabowskiemu. Dziękuję panu posłowi.